Yo, siemano, z tej strony Nutelski, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale i gramy dzisiaj sobie chillowo w Bed Wars, bo dzisiaj jest niedziela i muszą być odcinki. I słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, o tu, tak, w tę stronę musi być łapka. I tutaj zostawcie suba tu na dole, o tutaj widzicie. I słuchajcie, dzisiaj będziemy grali na Bed Wars Lucky Block, bo testujemy ten tryb dzisiaj. I zrobimy recenzję też Bloodia 70, ja tam nie będę zbytnio dużo mówił, tylko czy teraz tak będę mówił taki czas, czy przyciski twarde, wiadomo, takie podstawowe rzeczy, więc lecimy z odcinkiem, tylko sprawdzę, czy nie nagrywam, bo ja serio muszę, od kiedy ja nagrywam w OBS-ie, ja mam schizę i nigdy nie wiem, czy się nagrywa, więc lecimy, dwójeczki myślę będą spoko. I teraz tak, jakby w Bed Wars Lucky Block chodzi o to, czyli takie typowe Lucky Bloki, wypadają randomowe rzeczy z... No, jakiś randomowy drop z... No, z Lucky Bloku, nie? Więc proszę, żebyśmy mieli hotheada czy coś, bo będziemy mieli wtedy... Już mamy trzy Lucky Bloki, jeden taki. Dobra, ja szybko zrobię beda ogółem, bo ja robię takie bedy... Takie typowe na dwójki, czyli drewno i wełna. O, chłop wyszedł z areny, okej. W ogóle dużo osób ostatnio gra znowu na lunarze gra. Dobra, widzę, mamy rushera w drużynie. To z jednej strony dobrze, z drugiej źle. Ale dobra, teraz tak, przejdźmy do Bloodiego, póki co... ma on takie przyciski... Według wielu osób twarde. Ja tego nie mogę powiedzieć, bo według mnie są naprawdę się przyjemnie klika i jakby mi się po prostu na niej dobrze gra. Znaczy niektórzy na przykład, nie wiem, Disco Armor, dobra, weźmy sobie Disco Armor. Dobra, mamy Uxpan. Okej, mamy Slam Boots. Disco Armor, dobra. I co, ciekawy ten Disco Armor. Z jakiego niebieskiego sobie weźmiemy? Ej, dobra, sprawdźmy, co jest z tego niebieskiego. Bridge Ego, dobra, fajnie. Ej, mamy dużo... Co? Dobra, to jest trochę dziwne, bo w sumie... Kto by na Bedwarsach zobaczył kurczaki? Bo ja raczej chyba bym się zdziwił, gdybym na normalnych Bed Warsach zobaczył prawdziwe kurczaki. Więc, no, szybko się... Aj, oni mają jakieś... Powiem wam... Ale my tu, że my tu mamy kurczaki. Tego się nie spodziewałem, ale... Dobra, chłop się już będzie... Ja, dobra, ja się zbuduję szybko. No... Teraz tak, zobaczę, co tutaj. Dobra, oni biali się już tam dobudowali. Ej, mógłbym w sumie białych raszować. W sumie nie byłby to tak... Byłby to całkiem spoko pomysł. A tu. S. Dobra, mają, nie mają beda. Więc już... Ej, punkty jakieś dostaniemy, fajnie. Bo ja ogółem wbijam ranking. Dobra, otworzymy tutaj parę tych. Dobra, disco zbroja. Fajnie, disco zbroja będzie mieć. Jeszcze otworzę moje. Mamy wieśniaka, mogę z nim handlować w ogóle. Co jest? Mogę sobie handlować ludzie z wieśniakiem, nie wiem. Ciekawe. Dobra, lecę szybko tam. Okej. Okay. Aqua? Został jeden biały. Dobra, szybko otwarmy. Będziemy taki. Okej, okay, mamy tę ciekawą wełnę. Więc będziemy się wełną budować, tą kolorową, żebyśmy byli incognito, nie? Bo nikt nie będzie wiedział, kto tę wełnę posył. Dobra, jest? Mamy tu jakieś...
To jest mój teammate. On ma 4 HP tylko, dobra. Polecimy dalej. Może byśmy... Ja bym Aquę teraz może trochę zraszował. Ja nie mam... Ja po diamenty nie podszedłem. Szybko musimy iść po diamenty, bo naprawdę potrzebujemy dużo, dużo diamentów. Musimy patrzeć, co też nasi sąsiedzi robią. Widzę szarzy. Szarzy zbytnio nie mają nic ciekawego, co oni tam nic nie robią chyba. Ja mam jakieś... Okej, mamy nasz... na prota. Dobra, kupimy sobie prota szybko. Otworzymy następnego lucky bloka. W ogóle... Nie! Ja spadłem z 2 diamentami. Nie! Źle, dobra, musimy szybko... Te kurczaki... Co? Nie, chłop jakieś efekty postoju mi dał. Czekaj, czy chłop tu gdzieś idzie? Chyba nie. Dobra, szybko ugaszę ten pożar. Okej, mamy jakiś chicken bomb. Czy to było to z tym, że to tak strzelał? Strzelało chyba, nie wiem. Teraz sobie tu odłożę. Ja bym poszedł na diamenty. Prawie bym się strapował. Powiem tak. Okej, dobra, lecimy dalej. Dobra, wiecie co? Ja może pójdę tutaj, tylko nie będę się teraz butterfly bridge'ował, tylko... W ogóle, czy coś takiego istnieje jak butterfly bridge'owanie? Ja się muszę nauczyć speed bridge'a, bo ja naprawdę przyda się. Szczególnie chyba na dwójkach się przydaje speed bridge, ale dobra. O, 23 te. Lucky bloki, to myślę, że otworzę tutaj gdzieś z 10. A resztę zostawię na później, bo może się przydać. Teraz tak szybko otwieram. Mamy slajmy. Dobra, mamy jakieś... Bed. Aha, dobra, on mi będzie pokazywał, gdzie jest bed. Ej, dobra, my będziemy wszędzie mieli tych. Musimy to pootwierać na wielu wyspach. No, dobra, otworzymy dwie takie. Instant barrier. Click to place. O kurczę, to może być całkiem niezłe. Dobra, odkładamy to do Ender Chesta. Bridge Egg to... To też możemy... Ha, bo chłop mnie myli cały czas. Chłop mnie myli, bo ja mam... O... Chłop nie będzie cały czas... Ej, możemy przecież tak podpuszczać typów, co jest. Dam sobie chickena na głowę. Dobra, to będzie bekowa runda, bo... Aha, bo ja jajami strzelam. Ja jajkami strzelam! To jest złe, bo ja hity do... Ja hity... Czemu chłop spadł... Czemu chłop wojdował? Nie. Les. Dobra, elo. Pa, pa. Ej, dobra, nawet mnie Hypixel. Czemu tu się tak... O nie! Teleporter jakiś. Teleporter to był chyba jakiś. Dobra, dobrze, że mamy jakieś lucky bloki. O, mam killa. Fajnie. Dobra, odłożę to szybko tutaj.
Dobra, otwieramy teraz wszystkie. Proszę, żeby to był jakiś fire aspekt. Wejście smoka. Mamy... Nie wiem, co to było. Stop, zawalmy tutaj całą wyspę. Ja obudowuję bedalaki blokami. Ej! Czemu mnie to... chodź tu, dzieknokam już. Papa. Okej. Okay. Dobra, sharpness nam będzie potrzebne, ale powiem wam, te bedwarsy... w takiej postaci są dosyć interesujące. Szkoda, że Hypixel ich na stałe nie dodaje. Tylko dodaję je tak co jakiś czas, bo naprawdę mi się podobają. Naprawdę epickie. Fortuna, Fortuna Lucky Block. Kupmy szybkie kopanie. Dobra, tu mamy jakieś... Dobra, będziemy mieli randomowe te rzeczy na... W tej bazie będą jakieś... O kurczę! Kto to był? Nie, może jakiś... I podpalmy im bazę może. Szarego może rzucimy. Tak! Co jest? Nie! Łoń! Wow. Ej, dobra, idę im beda. Idę chłopowi beda spalić. Co, jak to dziwnie w ogóle brzmi, bo nie da się. Sam się strapowałem. Epicko po prostu, sam się strapowałem, dobra. Lecimy dalej, w ogóle nagrywa się. O, nagrywa się, 12 minut już się nagrywa. Kozacko. Idę im TNT na głowę zrzucę. Powiem tak. To jest mój bardzo plan, który bardzo chcę zrealizować. I idę im TNT na głowę zrzucić. Nie wiem, czy to taki zbytnio dobry plan, ale... Po prostu mi się wydaje, że... TNT is the best. Nie, w sumie tak najczęściej ja Firewall'a lubię, bo... Dobra, mamy dwa TNT, więc mogę ich bombardować. Chłop się bawi ze mną. Chłop nie wie w ogóle, że my, że ja beda nie mam. O kurde, fokus! Oj! Okej. Więc słuchajcie, powiem wam tak. Bloodia 70 mi się bardzo podobała. I... Według mnie było fajnie z niej grać w ogóle. I pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek i widzimy się już na jutrzejszym streamie. Nara!